Bohater popularnego show TVP specjalnie dla naszej redakcji wypowiedział się na temat obecności par innych niż heteroseksualne w programie. Waldemar Gilas to rolnik, który w 10. edycji popularnego show TVP budził chyba największe emocje wśród telewidzów. Teraz jednak fani kibicują rozwojowi jego relacji z Dorotą. A co Waldemar uważa? Udziału osób LGBT w Rolnik szuka żony? Tylko nam zdradził, jakie ma podejście do tego tematu. Waldemar z Rolnika o udziale osób LGBT w show. Niedawno produkcja Rolnik szuka żony zaskoczyła telewidzów stanowiskiem. Udziału osób nieheteroseksualnych w show. Na instagramowym profilu show pojawiła się niespodziewana wypowiedź na ten temat. Wszystko wskazuje więc na to, że widzowie mogą spodziewać się niemałej rewolucji w kolejnych odsłonach programu. A co na temat zgłaszania się osób LGBT do Rolnik szuka żony uważa Waldemar, który zyskał sporą popularność po swoim udziale w 10. odsłonie show? W rozmowie z naszą reporterką, Natalią Cieślak, rolnik zdradził swoje stanowisko. Rolnik przyznał jednoznacznie, że jego zdaniem format Rolnik szuka żony po 10 edycjach wymaga odświeżenia. Co dokładnie ma na myśli? Obejrzyjcie całą wypowiedź Waldemara.